Co, zmęczyłaś się? No. Zobacz, jak tam ten grają w piłkę. I rzucaj. Pytaliście się, jak to jest daleko z domku do domku. Właśnie idziemy do tego drugiego domku. Więc tu jest ten domek, w którym my teraz obecnie jesteśmy. Idziemy właśnie do kolejnego. Się chłopaki bawią, uwielbiam ich razem. Po prostu. Czekaj! Czekaj! Ech, czeka na ciebie. Ja wiem. I zobaczcie, prawie już jesteśmy na miejscu. Mijamy jeszcze jeden domek sąsiadów. I to jest o tutaj. A tu jest ten drugi domek. Tam jest domek, a tu jest kolejny nasz. Ale pani nam powiedziała, że gdzieś jest, co? Baby elk. Baby elk. O jest! O jest! Przyszedł do jabłonki. Taki młodziutki, fajny. No dobra, a my co? Idziemy nagrywać, Marku. Tak. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Hejka, kochani. Hejka, kochani. Czekaj, odłożę telefon. Haj. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Kochani, przypominam wam o moim kodzie. Dekretka 10, na który macie cały czas minus 10% na kolagen. My akurat z Markiem pijemy ten kolagen od Primabiotic, kolagen Sport, który świetnie regeneruje tkanki, mięśnie. No i mięśnie. Przepięknie nam tutaj, prawda, regeneruje naszą skórę ogólnie. W ogóle nie będę mówić o samych super efektach, które może wam dać kolagen, jeżeli go podajecie do organizmu, bo jak wiemy, z wiekiem niestety bardzo mamy go mało i powinniśmy go uzupełniać, tak jak inne witaminy. I co? I moi drodzy, tym razem jest wielka promocja, takiej jeszcze nie było, bo macie przy zakupie trzech opakowań, takich dużych kartonów, które jedno opakowanie wam starczy na miesiąc. Nie, tak na miesiąc nam starczy. Mniej więcej. No chyba tak. No, to macie, słuchajcie, na trzy opakowanie aż minus 200 zł. I uwaga, mój kod cały czas działa, tak jak wam powiedziałam, ale on też się z tym łączy. Oprócz tego, że macie minus 200 zł, to macie jeszcze minus 10% ode mnie cały czas. Ten kod cały czas działa. Więc co, Mareczku? Lufa? Akurat nam się pić chce, więc zdrówko wasze. Kurde, jakie to dobre. To jest pyszne, to jest pyszne. I powiem wam, że dzisiaj jesteśmy tacy obolali, bo dopiero co wróciliśmy z nad rzeki. Na tubach byliśmy znowu. Byliśmy znowu na właśnie na tych takich, wiecie, takich pontonach. No. I ja bym po prostu już umierała, moje plecy by mi nie dawały żyć, a ja, słuchajcie, pijąc kolagen codziennie, nie mam takiego żadnego problemu. Jak widzicie, jesteśmy na drugim domku. Zresztą pokazywałam wam drogę do domku. Tak. Bo wy zresztą pytaliście się, jak daleko są te nasze domki położone. No to jest, no, tak jak Ania pokazywała, to jest na piechotę. Dwie minuty. Dwie minuty, tak. No. To jest na tym samym osiedlu. Trzy domy dalej. Tak. W planach domki. Mamy... Podoba mi się, jak Ania mówi domki. Domki, no to takie domki. No bo wiecie, domki, no, takie domki. Tak się wszystkim kojarzą domki letniskowe w górach, nie? No to... nie, to jest normalny dom, w którym można cały rok mieszkać. No, tak, to są zwykłe, tak, zwykłe pełno wymiarowe domy, no, domy, że tak mają. Moglibyśmy... ogrzewanie, oziębianie, no wszystko. I moglibyśmy tu się przeprowadzić i mieszkać swobodnie bez cały rok, nie? Cały rok, tak. Oprócz tego mamy też jeszcze działkę. Troszeczkę niżej i w planach jest, żeby zbudować trzeci domek, ale to wiecie, wszystko w swoim czasie. Trzeci dom. Bo też się o to pytacie. Bo ludzie będą myśleli, że kempingi. No nie, no przecież każdy widzi, jak te domy wyglądają. No ale prosiliście o taki filmik
właśnie, zresztą widzicie już to po tytule, taki podsumowujący, bo już no jednak parę lat wynajmujemy te domy. No 2018. Tak, więc... 19 chyba. Więc już jakiś czas. No i słuchajcie, było dużo pytań na Instagramie, ale zresztą pod filmikami są bardzo często te pytania. Właśnie jak to tutaj wygląda w Stanach, jakie są koszty utrzymania, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy... No, dużo tych pytań, więc nie będę już przedłużać. Zaczynamy. Pierwsze pytanie, które bardzo często się też ostatnio powtarza przy naszej budowie domu na Florydzie, ale też ktoś takie pytanie zadał, czy lepiej kupić dom pod wynajem, czy go wybudować, bo my ten dom właśnie, w którym tutaj jesteśmy, to jest nasz pierwszy dom, kupiliśmy, a już ten drugi budowaliśmy, więc Mareczku, oddaję twój głos. To zależy, jak kto woli. Ja na przykład uważam, że lepiej jest wybudować, jeżeli prawda możecie, to lepiej jest wybudować, bo wtedy ten dom jest nowy. Wy nie kupujecie czyichś problemów, nie kupujecie, że tak powiem, rzeczy, których nie widać. Tak jak wam Ania mówiła, te nasze domy to jeden, prawda, my kupiliśmy. No i prawda, jak go kupiliśmy, to był, my kupiliśmy czyjeś problemy. Czyli no, to trzeba było naprawić, to trzeba było naprawić, tamto. O tyle w dobrej sytuacji byliśmy, że my za ten dom nie zapłaciliśmy dużo. Że nawet po tych naszych upgrade'ach, co porobiliśmy, prawda, to on i tak kosztował nas dużo mniej. Na dzień dzisiejszy te domy to... one kosztują tu dużo więcej. Trzy razy więcej musimy kupować. Ten dom na przykład, co my go kupiliśmy, ten pierwszy, no to on już prawie 2,5 raza do góry poszedł. Także my stratni na tym nie jesteśmy. A czy lepiej jest wybudować? Że tak, jeżeli mogę, Marku, coś no możesz, powiedzieć. Oczywiście. Wiecie, ten dom akurat nam się na maksa spodobał, jak żeśmy tylko do niego weszli. Dlaczego? No, dlatego, że bo miał fajny klimat. Tutaj to wszystko jest wybudowane z bali, cały dół, no. Więc on jest cały w drewnie. Jedyne, do czego się mogliśmy przyczepić... To no do koloru. To, do koloru, tak, bo my żeśmy zmienili kolor. No ale no wiecie, no kurczę, kolor zawsze można przemalować. Najbardziej nas raziła kuchnia, bo już no bo nawet kuchnia, łazienki nie były tak, takie straszne. Kuchnia to był... Ten dom to był taki, prawda, taki robiony, taki, kurczę, jak to się śmieje, że to był handyman special. Tak. Że prawda, to co zostało, resztki jakieś to były wsadzone w ten dom. I on tak wyglądał. To było takie poskładane, pozlepiane po tego. Także pierwsze co zrobiliśmy, to prawda, wypierniczyliśmy całą kuchnię, wymieniliśmy całą kuchnię. Tak. Potem, prawda, poszły łazienki, w międzyczasie był on, cały dom był, prawda, zdrapany był ten cały, ten stary kolor do gołego drewna i był prawda, wystajnowany, wybejcowany na nowo. Tak. I to jest bejca taka epoksydowa, to są dwie dwuskładnikowa, że to prawda wytrzyma kilka lat. Tamten dom jak budowaliśmy, to już budowaliśmy, ja do niego niejako wprowadziłem, kurde, patenty floryckie, bo tu jest taki problem, że ciężko jest z fachowcami i bardzo ciężko. I nie ma czegoś takiego, że o fajnie, wezmę sobie kurde fachowca. Nie, trzeba mu patrzeć na ręce, trzeba kontrolować, trzeba to, trzeba tamto, bo to ludzie się w ogóle pojawił, to dokładnie, jest słuchajcie, druga para kaloszy. Bo to jest naprawdę nie jest takie łatwe. Ja prawda, że tutaj wybudowaliśmy ten dom, to już załapałem trochę kontaktów. Ale, no mówię, to nie jest, cały czas to nie było takie jak się dzieje na Florydzie, jak się dzieje na Florydzie, no, że to pach, pach, pach i jest zbudowane, nie? Bo ile razy było tak, że dom, kurde, stał, woda się lała i ten, tak. I nikogo nie było, wiesz, nie? Ja bym to tak podsumowała, że wiecie, jeżeli
tak się zakochać, jak my żeśmy się zakochali w tym domku. I on naprawdę był piękny, bo on miał piękne te sufity na górze, te pokoje. Ja bym spokojnie tutaj kupiła kolejny dom od kogoś, prawda? I nawet jeżeli by trzeba było zrobić czy łazienkę, czy kuchnię sobie poprawić, wiadomo, że jak się zaczyna gdzieś tam grzebać, no to mogą wyjść. Ale to są, wiecie, to są domy drewniane. To jest zupełnie inaczej się pracuje. Prościej się dokładnie tutaj to wszystko jakby robi. No ale wiecie, w naszym przypadku, tak jak Marek się na tym zna, nam jest też dużo łatwiej wybudować dom. No bo po prostu, no kurczę, Marek w tym siedzi i dla nas jest to prostsze i łatwiejsze. Jest to, no dokładnie, no to jest ja tym rozwiązanie. Ja tym żyję, nie? To jest, ja tym się zajmuję na co dzień, to nie ma czegoś takiego, że nie wiem albo coś tam, nie? Tylko, prawda, nie ma rzeczy takich, których bym nie wiedział, nie? Tak, no i w naszym przypadku po prostu budowa domu jest tańsza niż kupno. Tak. Teraz, na dzień dzisiejszy, bo wtedy jak my jeszcze kupowaliśmy, no to właśnie te domy jeszcze nie były takie drogie, ale teraz no to już... No teraz wszystko poszło tak strasznie do góry, że to jest masakra, nie? Także ja mówię, tu w górach to jest zupełnie inna sytuacja, bo możecie znaleźć perełkę, która jest fajna. Tak. To oczywiście, nie jak w dym. Tak. No ale prawda też jest taka, że tak jak my tutaj kupiliśmy ten, no to mieliśmy też, prawda, kupiliśmy czyjeś problemy, nie? Mhm. Z którymi później musieliśmy sobie sami radzić, no ale to... Tak, ale była to taka perełeczka, którą musieliśmy troszeczkę odkurzyć. Tak, to był taki nieoszlifowany diament. Tak, no. Tak. No i teraz też było pytanie na temat właśnie jak się rozglądać przy kupnie takich domów. Wiecie, my mówimy wam o swoich doświadczeniach tutaj w Stanach. Nie wiemy jak jest w Polsce. Jeżeli macie jakieś takie doświadczenia, to możecie pisać w komentarzach na dole. Ale no na pewno, wiecie, my do tej miejscowości już przyjeżdżaliśmy z 3 lata? Dwa, zanim kupiliśmy swój dom i zanim stwierdziliśmy, że okej, fajnie by było, jeszcze no, dokładnie. Będziemy wynajmować, prawda? Więc fajnie jest wiedzieć w jakim miejscu na przykład, żeby poznać to miejsce, żeby wiedzieć jakie tu są atrakcje, czy rzeczywiście wam się później ten wynajem będzie... Dokładnie, czy się będzie wam kalkulowało to, kalkulowało, nie? No i też właśnie było takie pytanie, co taki domek powinien w sobie mieć, żeby on się... Wiesz, fajnie wynajmował. No co powinien mieć? Słuchajcie, no im więcej fajnych rzeczy w niego... Też zależy w jakim miejscu. Dokładnie. Mówimy o górach, prawda? Dokładnie. Tak jak tutaj na przykład, to im więcej fajnych rzeczy jest w tym domu, prawda, zrobionych, tym on jest bardziej atrakcyjny pod wynajem. No bo prawda, konkurencja jest, tu jest dużo tych domów pod wynajem, no a mimo wszystko te nasze się wynajmują. Tamten nowy to jest w ogóle inna śpiewka, bo my ten taki okres, prawda, najbardziej, co się wynajmują te domy, to my akurat tu jesteśmy, czyli wszystkie święta, ferie, prawda, wakacje, to jest taki najgorętszy okres, no a my go, prawda, okupujemy wtedy, nie? No i tak. Automatycznie ta parabola wynajmu spada, no i... I tak to wygląda. Ale generalnie no to jest... nie możemy narzekać, nie? Tak, na to. Ja bardziej powiem, bo ja też dużo rzeczy tutaj i urządzam, i wymyślam. Mhm. Słuchajcie, najważniejsze to jest to, żeby ludzie, jak przyjeżdżają do takiego domku, oni na przykład, bo bardzo dużo ludzi jest takich, wiecie, my to jeździmy non stop, to tu, to tam, na te atrakcje, na to wszystko. A dużo jest ludzi takich, którzy przyjeżdżają do takiej cabin i oni chcą mieć wszystko na miejscu. Dokładnie. I nawet kiedy na przykład pada deszcz, nie wychodzą z tego domu, to mają co robić. Czyli przede wszystkim na przykład jak jest taki pokój gier, który zrobiliśmy właśnie w tamtym domu, to jest bardzo dużo. Żeby był stół do bilarda, żeby były jakieś gry. Dokładnie. Hot tub, czyli jacuzzi. Jacuzzi, no. Tak, które będziemy też tutaj, zresztą ja wam mówiłam, będziemy tutaj robić. To są takie rzeczy, takie, które bardzo są mile widziane. Przede wszystkim taras, duży taras, kominek, żeby był grill też, bardzo ludzie na to patrzą. No i całe wyposażenie domu. Najlepiej, żeby było wszystko w tym domu. No dokładnie. Żeby ludzie nie musieli nic dokupywać. I ja mówię, najlepiej to jest, bo czasami niektórzy mówią, o przestań, to tylko pod wynajem, nie? No nie, to nie jest tylko pod wynajem.
Tym bardziej, dlatego że jest pod wynajem, to on powinien jeszcze lepiej nawet wyglądać lepiej, niż u was w domu jest, tak, nie? Bo na przykład fotel sobie ktoś usiądzie i powie, kurczę, takiego wygodnego w domu nie mam, a tutaj no sobie przyjadę i tutaj mam. I poza tym ludzie są, poza tym ludzie, no jeżeli powiedzmy wyjeżdżacie gdzieś, to chcielibyście mieć niejako no lepiej niż macie w domu, nie? Tak. No przyjeżdżacie na wakacje, no to chcecie mieć jak najlepiej, żeby jak najfajniej, jak ten. Musieliśmy się przenieść, bo nam światło uciekło. Bo nam już światło uciekło, tak. Słuchajcie, więc też właśnie jak wy, niektórzy z was pisali mi, bo w większości jednak się bardzo podobało, że o rany, w każdym pokoju jakieś miśki, albo elki, albo no nie wiem, coś takiego górskiego. A to właśnie, słuchajcie, ludzie tutaj uwielbiają w Stanach, jak te domki są takie tematyczne, no, że jesteśmy w górach, no to właśnie oni chcą miśki, jelenie, góry, te wszystkie, wiecie, te takie górskie rzeczy, dekoracje. Jak są gdzieś nad jeziorem, no to chcą takie właśnie stricte dekoracje, no, tak, z jeziorem związane. O, zobacz, zajączek. No, zajączek. O, rzeczywiście. Więc bardzo na to ludzie patrzą i nawet piszą nam później, bo nawet już czasami Marek się na mnie wkurzał, mówi, o, tyle tych dekoracji, po co tyle tych dekoracji, a teraz mi przyznał rację ostatnio, bo ludzie cały czas piszą, że są pięknie udekorowane domki, że pokoje są w ogóle tak ładnie. Czekaj, weź ten, o. Że domki tak ładnie wyglądają, są ładnie urządzone, nie? Że to ludzie zauważają, że tak jest ładnie. Na co jeszcze ludzie zwracają uwagę? Czy jest, słuchajcie, czysto? Ja wiem, że dla was, dla nas, Polaków, Europejczyków, to jest raczej normalne, że powinno być czysto, prawda? Ale uwierzcie mi, że tu w Stanach jest z tym problem i no, niektóre te cabin, to ludzie nawet, mieliśmy parę takich przypadków, że ludzie uciekali z domków, bo było tak brudno. No i do nas, my mieliśmy parę razy taką sytuację, tak, że właśnie, że czy mogliby od teraz już przyjechać, bo oni, prawda, są w domku i jest brudno, jest to, jest tamto, że jest po prostu disgusting, nie? Że nie chcą tamten, no i tutaj do nas przyjechali i było w ogóle wow, nie? Mówi, kurde, niebo a ziemia, nie? Tak, tak. No, także dużo też bardzo zależy od, prawda, od pani, która się tym zajmuje, nie? My na przykład nie idziemy przez żadną firmę sprzątającą. Nie sprzątającą, przez żadną firmę, która wynajmuje, tak, tylko my to sami, prawda, ogarniamy, no i mamy panią, prawda, prywatnie, która też to nam właśnie to wszystko ogarnia. Takie pytanie, kto sprawdza, czy coś jest zniszczone po turystach i właśnie kto nam, czy ktoś nam pomaga, czy my to, jak to my ogarniamy w ogóle, no bo jednak jesteśmy na odległość, wiecie, no to jest jednak... No 12 godzin prawie jazdy. Trzy stany dalej od nas, no, więc sporo. Ile? 1200 kilometrów? 1200 kilometrów, no. Więc kto to się tym zajmuje? No mamy właśnie panią, która jest świetna. No i ona działa nam mniej więcej tak jak menadżer, nie? Też tak, tutaj. Ona oprócz tego, że sprząta, ma swoje też dziewczyny do sprzątania. Jak coś jest nie tak, albo tego, to ona mówi, albo tak, naprawi i później mi tam, prawda, mówi, że to i to było zrobione, ja się z nią wtedy rozliczam, tak, ile tam musiała zapłacić, ale nie ma czegoś takiego, prawda, że dobrze, nie ma, to nie posprzątane, to nie ten, nie, zawsze jest tak, że jest, kurde, wysprzątane, super. Błysk jest. No, jest naprawdę tak tip-top, nie? Bo pani zrobione też nam sprząta właśnie, jak nawet my jesteśmy, prawda? I zawsze tak, jak przyjeżdżamy, to mamy posprzątane i nie ma się do czego przyczepić i rzeczywiście ludzie później zostawiają super opinie, bo to też jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby ludzie nam zostawiali bardzo dobre opinie i chyba nam się nie zdarzyło ani razu, żeby ktoś zostawił nam taką naprawdę złą opinię, że wszystko... Raz pamiętam, ktoś tylko zostawił, no... Na zdjęciach ten dom wygląda na dużo większy, a się okazało, że była jedna pani z panem i z małym pieskiem, nie? Tak, no ale wiecie, no tam są podane wszystkie informacje, więc no, no nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ktoś napisał, że nie wiem, że było brudno, czy że coś było niedopilnowane. Dobra, kolejne pytanie. Czy w przyszłości chcielibyśmy kupić dom bezpośrednio nad jeziorem Janeluska? Tak. Chcielibyśmy, tak, chcielibyśmy, tylko że jest... Taka rzecz jest z tym jeziorem, że tam się nie można kąpać. Markowi i to jest takie marzenie. No, mi to żeby... się marzy takie, żeby mieć, kurde, nad jeziorem, żeby łódkę albo można było to, gdzieś, albo nad rzeką, no dzisiaj po prostu, ojej.
Dzisiaj to było rewelacja tam, jak byliśmy. Nie wiemy, czy nad Żeneluską, ale na pewno nad jakimś jeziorem. Chcielibyśmy nad jeziorem, no. Bardzo, tak. Czy obecnie rezerwacja domków oraz kontaktem z klientem zajmujecie się wy? Tak, tak. To tak jak już powiedzieliśmy, to my się sami tym, prawda, zajmujemy. Tak. Odpowiadamy klientom, piszemy z klientem, domki są wynajmowane na VRBO i Airbnb. I powiem wam, że to jest najszybciej, najłatwiej. Airbnb to my mamy tak może z 5% tylko wynajmów. Tak, najwięcej na VRBO. No, tak. To jest prawda, 95%, nawet i powiedziałbym 97%, mhm. Bo Airbnb to tak, nie wiem, ja jakoś tam nie mam... Nie jest bliskie memu sercu, tak. Airbnb, nie? Bardziej VRBO, tak, no. Zaprzyjaźnieni. Czy coś zostało skradzione z domków lub bardzo mocno zniszczone przez klientów? Nie. Raz chyba taki misiek, pamiętasz, tutaj w domku stał. A tak, stał, tak, bo spadł. Spadł, ale tak, to powiem wam, nic nie zostało skradzione nigdy. Nic nie zostało tak mocno zniszczone. Też mieliśmy taką sytuację na tamtym domku, że pan zbił kieliszki od wina, ale od razu do nas napisał, że on chce je odkupić, czy ma je odkupić. No. Więc raczej ludzie nam zgłaszają i nawet jeżeli coś zauważą, że na przykład oni przyjechali i coś na przykład, no nie wiem, coś zauważą, to piszą do nas od razu, żeby nie było, prawda, na nich. No. Więc raczej powiem wam, że mieliśmy taką sytuację z telewizorem, nie? Że telewizor zaczął głupieć i w końcu później przestał robić, no i właśnie napisał nam gość, że mówi, słuchaj, bo mówi taka i taka sytuacja, że tak, telewizor nie działa, a my akurat wtedy mieliśmy jakoś przyjechać, tak, za parę dni, to po prostu pojechaliśmy, kupiliśmy nowy telewizor i po ptakach, tak, było, no. Raz z jacuzzi też miały panie tam problem jakiś. A no to, ale to one namieszały już, nie znały się jak prawda, tam ale obsługiwać tego i prawda, jacuzzi weszło w wiem, ten taki co, Marek, limp mode. Co zawsze mamy takie sytuacje dziwne, klimatyzacja. Niektórzy przekręcają za mocno klimatyzację i ona się, słuchajcie, zmraża. Zwłaszcza ludzie z Florydy. Tak. Zwłaszcza ludzie z Florydy. A tutaj to tak nie działa, wiecie. Że na przykład mieliśmy taką sytuację, że przecież przysła, bo ja mogę kontrolować przez internet wszystko i ludzie po prostu, miała tam temperatura tutaj spać, nie wiem, do minus 10 chyba stopni Celsjusza. Tak. I ludzie po prostu wzięli w domu, żeby dom się nagrzał, tam do 30 stopni, mhm, przekręcili, nie? No i się zblokował, termostat się zblokował i ten, nie? I oni, mhm, dzwonili, że o, co ty robisz, dlaczego? Ja mówię, nie robię nic, ale poczekaj, zaraz, coraz słabiej nas widać. Ale zaraz ja zobaczę, o co chodzi. I później zobaczyłem, że faktycznie było, oni ustawili bardzo wysoko termostat. Ja mówię, ty, termostat bardzo, wiesz, bo my się martwimy, żeby ci rur nie porozsadzało. Mhm. Ja mówię, nie, to mówię, o to się nie musicie martwić, bo to jest... Bo rury tu są w środku, to jest na tak Florydzie zrobione, są na zewnątrz, no, to jest tak zrobione, że rur nie porozsadza, to nie ma siły, nie? No, ale oni w ogóle to byli tacy ludzie, że ja im chyba nawet nie zostawiłem żadnej opinii, tak, na ten bo ten. My też wolę, możemy, słuchajcie, opinię wystawić. Dokładnie. Lepiej, ja wolę, żeby lepiej nie wystawić opinii, niż wystawić jakąś negatywną, mm, i tyle, nie? Także nie byli to jacyś fajni. No mieliśmy parę razy takich ludzi, którzy, prawda, tam nie dostosowywali się do regulaminów, ale to było chyba ze dwa razy zdarzyło tylko. Tak, ale to nie jakaś taka tragedia, prawda? O, ptaszek. Ptaszek, fistaszek. Ale my wam dzisiaj zmieniamy. No słuchajcie, myśleliśmy, że się wyrobimy przed zachodem słońca, ale niestety nie wyszło. To i tak długo dłużej jest... Tak, tak. Dłużej jest jasno. Jasno, no na Florydzie to jest tak, że jest pach, pach, pach i już nie ma, nie? A 8 już jest ciemno, a tutaj już jest, słuchajcie, 9 i jeszcze jest... No, jeszcze jest tak w miarę jasno. No, jest 9. Dobra, kolejne pytanie. Co byście zrobili inaczej lub czego żałujecie, jeśli chodzi o budowę drugiego domku? Budowałbym go sam od podstaw, nie brałbym kontraktora. Tak, a ja bym, słuchajcie, zrobiła takie miejsce, tak jak w Polsce jest taki wiatrołap, albo przedpokój. Żeby było więcej miejsca, mhm, na rozbieranie się z tych kurtek, z tych butów zimowych, bo tutaj to jest tak budowane, że od razu wchodzicie i od razu do kuchni, do salonu, mhm, prawda? Nawet tutaj w górach.
ludzie tak właśnie mają. A ja tak się generalnie buduje, tak się generalnie buduje w Stanach. Nie? A ja bym teraz zrobiła tak właśnie po europejsku, że po polsku, żeby był jednak taki, wiesz, tak więcej miejsca, bo ty też nawet mówiłeś, że jakoś tak nie pomyśleliśmy o tym, żeby było więcej miejsca. Nie? I to, co bym chyba teraz zrobił jeszcze, to bym... I nasza łazienka większa. Większą łazienkę i chyba tą dałbym sobie spokój z antresolą. Tylko kolejną tylko zrobił sypialnię, normalnie nie? sypialnię jeszcze jedną, no. Tylko, że wiesz, Marek, w tamtym domku, jak my się z niego wyniesiemy, można powiedzieć, no to tam będziesz miał na dole kolejną sypialnię. No w sumie tak. Tak, więc to wiecie, ale teraz nam właśnie się to podobało, że my zrobiliśmy dużo większy ten duży pokój. Tak. Bo i tak w nim najwięcej czasu spędzamy. Tutaj też było pytanie właśnie na temat, co podczas wynajmu domków najbardziej się eksploatuje? Kawa. To chyba w naszym przypadku. Kawa i filtr do tego. Klimatyzacji. Filtr do klimatyzacji i do wody w lodówce. Tak, to chyba najwięcej, słuchajcie, się tak jakby zużywa, nie? No bo co jeszcze? Jakoś tak ludzie nie biją nam kieliszków, ani no tam... Nie, no tak generalnie to nie ma czegoś takiego, żeby się coś tak strasznie, prawda, eksploatowało. No to ogrzewanie, prawda, no bo to... Generalnie wszystko się eksploatuje, nie? Jak tutaj, jak się mieszka, no jak wiesz, się to... Są drewniane domy, to my też co jakiś czas teraz właśnie malujemy ten dom, prawda? No. Więc będziecie niedługo filmik też oglądać, ja będę podłogę robić na tym tarasie, więc... No, mam nadzieję, że zdążymy. Zdążymy. No ten rok z wynajmem jest taki sobie, nie? Bo prawda, pogoda nie była zbyt korzystna. Od początku roku przez pierwsze, ja wiem, 4 miesiące. Zima, nie? Zima była beznadziejna. Nie było zimy. Nie było śniegu w ogóle. Padał deszcz. Stok narciarski zamknęli. Zamknęli miesiąc wcześniej. Dwa miesiące wcześniej. Na początku lutego. Lutego, tak. Normalnie zaczynają pod koniec marca, zamykają. Tak. Także nie było prawda, tutaj fajności w tym roku. Nie? I te wakacje też, ale to... Ze wszystkimi, z kim nie rozmawiam, to każdy narzeka i mówi, że są po prostu masakryczne te wakacje w tym roku, nie? Tak. W sensie wynajem w tym roku. Tak, my właśnie teraz żeśmy przyszli tak zobaczyć, no bo tu jesteśmy teraz na miejscu, właśnie byli turyści na weekend. I wiecie, na weekend spoko, są turyści. A właśnie było taki też, takie było pytanie, Marek, czy na ile można taki dom u nas wynająć? Na ile chcecie. W zeszłym roku, tutaj byli Państwo, którzy wynajęli na całe wakacje? No na 2,5 miesiąca. Na 2,5 miesiąca byli było jedno małżeństwo, bo starsze, oni, tak. No, oni sobie przyjechali i normalnie tak. 2,5 miesiąca, prawda, sobie urzędowali. Jest to fajne dla nas, bo to wiecie, od razu jest wysoka suma, no. Ale z drugiej strony, gdy się wynajmuje dom, to dom powinien być cały czas w ruchu. Na tych stronach zwłaszcza, bo to wiecie, to tak jak z YouTube'em, jak nie dodaję filmów, no to gdzieś tam te filmy wam przepadają i prawda, ten YouTube nas jakby nie poleca, nie wyświetlają wam się. I tak samo jest z wynajmem, tak właśnie działa VRBO, Airbnb i to są właśnie te sinusoidy, te wszystkie, prawda, więc najlepiej to jest właśnie jak tak co weekend i zostawiają nam właśnie albo w ciągu tygodnia, nie? Ludzie na przykład dużo, teraz też mamy parę wynajmów, że ludzie przyjeżdżają na przykład na półtora tygodnia sobie, nie? Tak. No, tak bo to że... też właśnie zależy, bo też pytaliście się, jakie są koszty, więc u nas w weekend jest drożej i tu w ogóle wszyscy mają, w weekend jest drożej, na takie święta, tak jak na święto niepodległości, czy święto dziękczynienia, czy Boże Narodzenie, czy Nowy Rok, no to też jest drożej, dużo drożej, no i w tygodniu jest dużo taniej, tak jakby można, tak jak się, wiecie, porównuje się. No i teraz koszty jakby utrzymania domków. No to słuchajcie, no to zależy, jeżeli macie dom na kredyt, no to macie kredyt plus, prawda, wszystkie wodę, elektrykę, prawda, kablówki, jakieś internety. No a jeżeli my na przykład nie mamy tego na kredyt, to wszystko było za gotówkę robione, więc nas te domy to tak naprawdę, no i oczywiście pod koniec roku podatki do zapłacenia, nie? Od nieruchomości.
Ale generalnie, no to ja mówię, no to nas to tam kosztuje bardzo mało. Paręset dolarów. Mamy czysty zysk, można powiedzieć, tak? Bo nawet jeżeli wynajmiemy na weekend, no to mamy już podatki, można powiedzieć. Tak, jeżeli powiedzmy ktoś sobie wynajmi powiedzmy na tydzień czasu, no to my już możemy sobie, prawda, podatki zapłacić za cały rok. Za cały rok, nie? Za cały rok. Także to jest, mówię, to jest wszystko. Więc nas tak nie boli, jak na przykład domek. Nie wynajmuje się powiedzmy przez tydzień czy tam przez dwa, nie? Bo wiemy, że on później się i tak będzie wynajmował, bo to jest takie miejsce, że tu ludzie naprawdę przyjeżdżają i to jest fajne, że w tych domkach ludzie przyjeżdżają cały rok. Bo tu cały rok jest sezon. Coś się dzieje, bo tak. No latem, no to wiadomo, prawda, wakacje, woda, to wszystko. I tu jest najwięcej turystów, najwięcej jest odwiedzane. To jest generalnie Smoky Mountains. I tutaj co chwilę są właśnie parki narodowe. Tu jest jakiś tam... Ja nie pamiętam teraz, jakie to są, ale tu jest dużo tego, nie? Tak, motocykliści przyjeżdżają, dokładnie, bo mają bardzo fajne drogi. Słuchajcie, no jesienią jest bardzo dużo wynajmu, bo mamy najpiękniejsze kolory tutaj. Tak pięknie jesień wygląda, zresztą no, ja wam pokazywałam. Jesień to w ogóle jest, to tam nie ma... No nie ma... Gdzie szpileczki wsadzić. Nie ma gdzie, no, gdzie... Tak. Gdzie no oczywiście, wsadzić. No jak jest fajna zima, no to też jest. Wszystkie święta są zawsze wynajmowane. No. Tak. I Nowy Rok są zawsze za. Podczas, słuchajcie, pandemii to drzwi tutaj się otwierały. Cały czas. Nie zamykały się. No. Było tak, że po prostu tam jedną dobę musieliśmy, bo prawda, były te, wiecie, te wszystkie restrykcje, że jeden my, domek... My ozonowanie robiliśmy, tak, to tam, tak, to trzeba było, prawda, w... Panie też dodatkowo, Damian do ciebie dzwoni, dodatkowo sprzątały specjalnie tam. Także było to, ale mówię, no to było cały czas, my mieliśmy tam jedno dwudniowe tylko, prawda, przerwy pomiędzy turystami. Wtedy hotele były zamknięte. Wtedy dokładnie, a to było tak, że ludzie nie chcieli w domu siedzieć, woleli sobie przyjechać w takie góry, na przykład z Florydy, bo bardzo dużo ludzi z Florydy przyjechało, gdzie było bardzo gorąco, a oni sobie tu przyjeżdżali. I prawda, pracowali z domu, nie? Mhm. Także to było super. Domki w jakim czasie są najbardziej puste? Bo wynajmniej kiedy się wynajmują, to wam powiedzieliśmy. Chyba... W deszcz. Tak, jak teraz w tym roku padał. Powiem wam, że odkąd my od początku, to nie było takiego miesiąca, że nam mówili na przykład, o, luty jest taki gorszy. Nie, mieliśmy cały czas. Albo tam marzec. Nie, my mieliśmy od początku cały czas wynajem. Najczęściej, bo też się o to pytacie, Amerykanie, zdarzali się też Polacy, nawet moi widzowie też parę razy tutaj zagościli, ale kurczę, no właśnie jak teraz padał deszcz, to było tak najgorsze. No teraz, no początek tego roku był masakryczny, bo no mówię, tu my sami przyjechaliśmy tutaj na co przyjechaliśmy? Na ferie wiosenne. Dokładnie, na ferie wiosenne i padał deszcz i ja mówię do Ani, mówię, kurde, ty, no przecież tutaj nic, tylko się powiesić, jak cały czas ci deszcz pada i nic się nie dzieje, mówię, to kurde, no to nie dziwota, że nikogo nie było, nie? Tak. Nie, chodzi o to, że słuchajcie, my w marcu jeszcze jeździmy na nartach, a w tym roku tego nie było, bo padał deszcz i rzeczywiście nie było, nawet wiecie, z dzieciakami to nie było co robić, prawda? I już słuchajcie, kończąc nasz wywód, oczywiście jak macie jakieś pytania, to zadawajcie, bo chętnie odpowiem wam w komentarzach, albo nagram jakąś tam drugą część. Jak goście się meldują i wymeldowują? Chodzi mi na przykład, gdzie pobierają klucze? No więc klucze my mamy, prawda, z kodem skrzyneczkę przy drzwiach. No i ja na przykład im, czy tam Ania, my im podajemy już po opłaceniu, ten kod, prawda? Ten kod po, przed podajemy im tak dwa dni przed przyjazdem. Żeby oni po prostu mogli sobie wejść, w środku jest klucz, drugi jest w domu i nie ma problemu, nie? Tak. I tutaj słuchajcie, wszystkie domki tak działają. Tak. Po prostu podaje się kod do tego i sobie ludzie wchodzą. A odmeldowują się tak, że po prostu... Do godziny 10. Do godziny 10.30 oni muszą się wymeldować, tak, bo o 10.30 pani przychodzi od sprzątania tak. I wtedy, prawda, oni wchodzą sobie
I wtedy oni wychodzą i nic nie robią, nie muszą, ale bardzo dużo ludzi się pyta na przykład, o czy wy chcecie, żebyśmy pranie zrobili, czy to nic. Nic. Ja im mówię zawsze, żeby nic nie robili, że nasza pani jak przyjdzie, ona sama to zrobi. I... Ale o dziwo, słuchajcie, ja zawsze jak przychodzę, to nawet moi znajomi, jak byli ostatnio, Sandra z Mateuszem, byli zdziwieni, o nie, chyba już wasza pani sprzątała, a ja mówię, no nie, no tak turyści zostawiają domek. No. Więc my mamy jakieś takie, wiecie, naprawdę szczęście, mam nadzieję, że to szczęście będzie trwało, bo naprawdę bardzo rzadko jest tak, że nie wiem, ktoś jakiś duży bałagan zostawia, no. Prawda? No. No dobrze, kochani, to tyle. Powiedzieliśmy wam o cenach, o wynajmie, o tym, jak to eksploatuje się to wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym moim na kolagen, żeby wytrzymać siłę na to wszystko i się mocniej i szybciej regenerować. Wszystkie linki wam zostawię na dole. No i co? Żegnamy się? Pa! Pa!